Projektując najnowocześniejsze wypalarki plazmowe, stawiamy nie tylko na bezkompromisową jakość cięcia, ale również na najwyższe bezpieczeństwo pracy. Efektem wieloletniego rozwoju w tym zakresie jest system Guardline O. To kompleksowe rozwiązanie chroniące nie tylko obszar roboczy maszyny, ale również jej zewnętrzną strefę pracy, spełniające normę PN EN ISO 17916 bezpieczeństwo maszyn do cięcia termicznego. Aby zrozumieć różnicę między Guardline O a innymi rozwiązaniami na rynku, musimy rozróżnić strefy pracy maszyny. Pierwszą z nich jest obszar roboczy. Jest to strefa, w której realizujemy cięcie. Druga, zewnętrzna strefa ruchu maszyny, to obszar pracy portalu i wózków bocznych. Choć to właśnie w tej strefie występują najczęstsze i najpoważniejsze kolizje, w większości maszyn na rynku nie jest ona zabezpieczona w żaden sposób. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej, w jaki sposób działa system Guardline O w każdej z tych stref. Obszar roboczy zabezpieczony jest przez certyfikowany optyczny system, który działa w obu kierunkach. Rozwiązanie to pozwala skutecznie uniknąć kolizji z ludźmi oraz przedmiotami znajdującymi się w jego obrębie, niezależnie od gabarytu urządzenia. Zewnętrzna, kluczowa dla bezpieczeństwa pracy przecinarki strefa, zabezpieczona jest przez innowacyjne absorbery energii, które również poruszają się wraz z portalem i działają w obu kierunkach ruchu maszyny. Łącząc w sobie obydwa te systemy, Guardline O zabezpiecza całe otoczenie przecinarki, jak i samą maszynę, przed niebezpiecznymi i kosztownymi kolizjami. System Guardline O chroni życie i zdrowie ludzi, którzy znajdują się w całym polu roboczym maszyny. Chroni wózki widłowe, żurawie, a także wszelkie inne urządzenia i przedmioty, które przypadkowo znalazły się w obszarze pracy. Zabezpiecza również samą maszynę przed skutkami tych kolizji, pozwalając uniknąć wysokich kosztów napraw. Teraz, kiedy rozróżniliśmy już strefy pracy maszyny, możemy porównać system Guardline O z rozwiązaniami stosowanymi w standardowych przecinarkach plazmowych oraz plazmowo-gazowych. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań oferujących różny poziom bezpieczeństwa, jednak żadne z nich nie zabezpiecza maszyny kompletnie w sposób, jaki robi to Guardline O. Przyjrzyjmy się zatem kilku najpopularniejszym rozwiązaniom na rynku. Pierwszy, niestety dość częsty przypadek, to całkowity brak zabezpieczeń bądź zabezpieczenia niecertyfikowane, które nie dają nam żadnej pewności skutecznego działania. Drugie rozwiązanie to systemy linkowe bądź optyczne, działające tylko z jednej strony portalu. Jest to zabezpieczenie wybiórcze, które zadziała jedynie w kilku specyficznych przypadkach. Trzecie rozwiązanie to system linkowy bądź optyczny, działający w obu kierunkach pracy maszyny. Zabezpiecza ono skutecznie jedynie stół materiałowy, czyli miejsce, gdzie do kolizji dochodzi najrzadziej. Jest to system, który uważany jest na rynku za skuteczny, jednak nie zabezpiecza on maszyny ani jej otoczenia przed skutkami najczęstszych oraz najkosztowniejszych kolizji. Nie zadziała on w żadnym z prezentowanych przypadków. Przeanalizujmy zatem kilka najczęstszych sytuacji, w których dochodzi do kolizji z maszyną i zobaczmy, jak sprawdzi się system Guardline O w porównaniu z najczęściej oferowanym zabezpieczeniem konkurencyjnym, chroniącym jedynie obszar roboczy. Pierwsza sytuacja to kolizja z człowiekiem znajdującym się w obrębie pracy maszyny. W przypadku, kiedy osoba niepowołana znajdzie się w obrębie pracy, bądź po prostu operator zagapi się i nie dostrzeże nadjeżdżającego portalu, system Guardline O pochłonie energię uderzenia za pomocą specjalnych absorberów, wykrywając tym samym kolizję i przerywając pracę maszyny. W przypadku maszyn z systemem zabezpieczającym jedynie obszar roboczy, stalowy, ważący często setki kilogramów portal z pełną prędkością uderzy w osobę znajdującą się na jego drodze. Z racji dużej energii uderzenia, wysoce prawdopodobne są poważne obrażenia u takiej osoby.
Dodatkowo system nie wykryje uderzenia, a maszyna będzie kontynuować pracę, co może prowadzić do kolejnych kolizji i jeszcze poważniejszych obrażeń. Kolejnym przypadkiem, który przeanalizujemy, jest kolizja z wózkiem widłowym pozostawionym w obszarze pracy maszyny, na przykład po załadunku blachy. Tak samo jak w przypadku kolizji z człowiekiem, absorbery systemu Guardline O przejmą energię uderzenia, zatrzymując pracę maszyny. Dzięki temu zarówno sama maszyna, jak i wózek widłowy nie ulegną uszkodzeniu. W przypadku systemów zabezpieczających jedynie obszar roboczy maszyny, portal uderzy w wózek z pełną prędkością. Wysoce prawdopodobną konsekwencją uderzenia będzie uszkodzenie konstrukcji portalu, którego naprawa bywa bardzo kosztowna. Wybierając nową przecinarkę plazmową z niekompletnym systemem bezpieczeństwa, ponosimy odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa ludzi oraz urządzeń na hali. Wybierając Guardline O, zyskujemy pewność, że ludzie, przedmioty w obrębie pracy maszyny oraz sama przecinarka są chronione.